Edmonton, Alberta, 1 czerwca. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa serdecznie na spotkaniu z panem doktorem Markiem Ciesielczykiem. Dość ciekawym jest prześledzenie życiorysu takiego człowieka. Kto decydował się na współpracę i dlaczego? Otóż ta pani, jak powiedziałem, jest redaktorem naczelnym gazety w Toronto, czyli Małgorzata Pogorzelska-Bonikowska, i została pozyskana do współpracy z kontrwywiadem PRL-u i miała pseudonim Maria. Urodziła się w 1958 roku, ukończyła anglistykę, co zaraz zobaczycie było ważne, na Uniwersytecie Warszawskim. Także studiowała w Wielkiej Brytanii, gdzie otrzymała w pewnym momencie stypendium, co także było ważne. Wyemigrowała do Kanady i w latach 90. była dziennikarzem polonijnej gazety, o czym już mówiłem. Była także korespondentem TVP Polonia. Pracowała dla Radia Bis w Hamilton, Radia Polonia w Detroit. Członek zarządu Polonii Przyszłości oraz działaczka Polish Jewish Heritage Foundation. W 2005 roku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP. W 2007 roku oficerskie Orderu Odrodzenia Polski, takim krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, oznaczony został inny tajny współpracownik, wspomniany Piotr Mroczyk, ostatni dyrektor Radia Wolna Europa, a później na przykład też ten Skorek, o którym będę za chwileczkę mówił. Gdybyście Państwo chcieli prześledzić jej także karierę dziennikarską, to ja jako jeden z przykładów rzucę artykuł Polska bez Jarosława, który został zamieszczony w gazecie 5 maja 2017, a więc to jest dość nowy tekst, cytuję. A im bardziej Jarosław Kaczyński nienawidzi świata i poszukuje wrogów, tym gorzej dla Polski i Polaków. Tym większa pewność, że będzie dążył jeszcze bardziej niż dotychczas do zemsty za wszelką cenę, że będzie nawoływał do nienawiści i odwetu. Im bardziej nieszczęśliwy jest osierocony bliźniak, tym gorsze perspektywy dla Polski. Lepiej byłoby, gdyby odszedł i zostawił decydowanie o Polsce ludziom, którzy mają więcej sympatii do świata i bliźnich. Koniec cytatu. Z dokumentów, do których dotarłem, zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej, sygnatura, i to podam Państwu bardzo dokładnie, IPN BU 00105/918, gdzie, co ciekawe, w przypadku tych dokumentów klauzulę tajności zniesiono dopiero 15 czerwca 2012 roku. Otóż z tych dokumentów wynika, iż jedna z najbardziej znanych dziennikarek polonijnych w Kanadzie, właśnie wspomniana pani Małgorzata Pogorzelska-Bonikowska, była zarejestrowana jako tajny współpracownik Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Maria. Podpisała zobowiązanie do współpracy, która przyniosła jej korzyść w postaci akceptacji przez SB jej wyjazdów stypendialnych do Wielkiej Brytanii oraz przekazywała Wydziałowi II Departamentu II SB, czyli kontrwywiadowi zajmującemu się Wielką Brytanią, informacje mogące zaszkodzić osobom, których te donosy dotyczyły. Otóż ona, i teraz tak, jeżeli byśmy przyjęli, że powinniśmy udowodnić szkodliwość tego na przykład tajnego współpracownika, to w bardzo prosty sposób możemy to zrobić, przywołując nazwiska osób, na które ona donosiła. I dlaczego? I w jakiej sytuacji? Jakie były okoliczności? Otóż chciałem Państwu jeszcze zacytować taki fragment, który, no właśnie, przejdźmy już do nazwisk konkretnych. A więc ta pani na przykład donosiła na pana Jerzego Rubachę, który był kierownikiem Zakładu Języka Angielskiego, Piotra Sadowskiego, który był doktorantem, i przekazywały te informacje dosyć szczegółowe. Dlaczego to było ważne? Otóż ja już nie będę w szczegóły wchodził, ale te informacje dotyczyły takich sfer życia tych ludzi, że SB mogła to wykorzystać przeciwko nim.
Dlatego to było naprawdę istotne. Wierzewski, wspomniany przeze mnie wcześniej, na przykład donosił na sekretarkę w instytucie, w którym pracował, i później, proszę sobie wyobrazić, że SB próbowała zwerbować tę kobietę na podstawie informacji uzyskanych od Wierzewskiego. W pewnym momencie Bonikowska faktycznie próbowała się wycofać ze współpracy z SB, ale bardzo szybko stanęła na baczność przed dawnym oficerem prowadzącym, przed swym oficerem prowadzącym, który z satysfakcją mógł donieść przełożonym. Cytuję: obecnie Maria ponownie podjęła decyzję kontaktu z naszą służbą i zobowiązała się do udzielenia nam informacji. Źródło poinformowało mnie, że w roku akademickim 84-85 jest przewidziana na wyjazd stypendialny z ramienia British Council do Londynu. Okres jej pobytu ma wynieść 9 miesięcy. No i tutaj koniec cytatu. Te wszystkie dokumenty tutaj są, oczywiście, ja jedynie cytuję to, co znalazłem. Następnie dochodzimy do punktu, który można by było wykorzystać do jakiejś próby usprawiedliwienia tej pani, chociaż zanim do tego dojdę, chciałem Państwu zacytować dalszy ciąg instrukcji esbeckiej. Cytuję: poinformowałem Marię, czyli tę dzisiejszą panią redaktor, aby podczas swego pobytu w Lancaster, w Anglii, gdzie miała jechać, zwróciła uwagę na, po pierwsze, osoby, z którymi będzie się kontaktować, ich charakterystyki i zainteresowania. To jest to, o czym mówiłem. Charakterystyka psychologiczna była dla SB niezwykle ważna. Dwa, ośrodki naukowo-dydaktyczne, miejsca pobytu, personel, zakres zainteresowań. Trzy, o swoich spostrzeżeniach zlecono tajnemu współpracownikowi poinformowanie mnie po swoim powrocie do Polski. No i SB tu się podpisuje, nazwisko jest Marcinia. Zaś w notatce służbowej z 18 grudnia 85 czytamy z kolei: wymieniona poinformowała mnie, że w okresie listopad 84-wrzesień 85 była na stypendium British Council Wielkiej Brytanii Lancaster, stwierdziła, że nie odpowiada jej kontakt ze służbą bezpieczeństwa. Proponuje rozwiązać współpracę i złożyć materiały w biurze CMSW. Doniesienia zostaną włączone do teczki personalnej Marcinie. No i tutaj Państwo możecie powiedzieć tak: no dobrze, zerwała współpracę i powinniśmy się z tego cieszyć, prawda? Otóż oczywiście, że można by tak powiedzieć, tylko że ona zerwała współpracę dopiero wtedy, jak osiągnęła swój cel, czyli wyjazd stypendialny do Wielkiej Brytanii. Materiały zostały złożone do archiwum i tych materiałów ja dosyć dużo widziałem. Tu jest na przykład jej zobowiązanie. Zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy spotkań odbytych ze mną przez pracownika kontrwywiadu, jednocześnie do udzielania informacji. I tu jest jej podpis. No oczywiście, jakby się znalazł jakiś grafolog, tak jak w przypadku Wałęsy, można by znaleźć ze 100 grafologów, którzy by powiedzieli, jak to nie jest jej podpis. No ale sądzę, że Instytut Naukowy w Krakowie, o ile się nie mylę, jednak miał rację i to chodziło o Bolka Wałęsy. I pewnie w tym przypadku też z łatwością by można było stwierdzić, czy to jest jej pismo, czy nie jest jej pismo. Oczywiście możecie Państwo w dalszym ciągu twierdzić, że bardzo fajnie, że się wycofała ze współpracy. I byłoby tak, ja bym też się z tego cieszył, ale wiecie kiedy? Gdyby ona, tutaj ja tak przerzucam te kartki, bo to i tak Państwo nie zobaczycie, a tu są meldunki SB-ku na temat jej kontaktu. Gdyby ona na przykład w pewnym momencie już, nawet jeżeli donosiła, prawda? Powiedziałaby publicznie: zostałam zwerbowana, podpisałam, donosiłam, sorry. Uderzam się w piersi, nie chcę mieć ze SB nic wspólnego, publicznie. To wiecie, ja bym był pierwszym, który by jej wybaczył.
bo nasza, nie tylko ze względu na to, że jestem katolikiem, no bo w naszej wierze przebaczenie funkcjonuje pod pewnymi warunkami. Wiecie, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy i tak dalej, zadośćuczynienie. Gdyby Wałęsa w 89 roku też tak zrobił, to ja bym mu też wybaczył. Jeżeli wpiszecie w internecie takie słowa, Ciesielczyk, Wałęsa, Chicago, wejdziecie na film z Chicago z 96 roku, kiedy po raz pierwszy przed kamerami, bo to jest audycja telewizyjna w Chicago, po raz pierwszy ktoś pokazał donosy Polka. Publicznie, donosy Polka. Wtedy to jeszcze ho, 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 to nikt nie wierzył w to. No i niektórzy pewnie wiedzą, że tym człowiekiem wyglądającym podobnie jak teraz, też łysy z brodą, to był niejaki Marek Ciesielczyk. Ja pokazałem faktycznie pierwszy raz donosy Polka, już mieszkając w Polsce i będąc radnym w Tarnowie. Wróciłem do Polski, to się okazało, że rozgłośnie typu RMF nagłośniły to, że jakiś radny z Tarnowa sponiewierał Wałęsę w Chicago. Rada się miasta zebrała, 3 godziny obradowali i podjęli uchwałę potępiającą mnie, że ja publicznie pokazywałem jakieś papiery i twierdziłem, że Wałęsa to Bolek. No, byłem prekursorem i proszę sobie wyobrazić, że jak sprawa Bolka wróciła, to w głównym wydaniu wiadomości pokazywano ten film ze mną, jak ja tam macham tymi papierami. Możecie Państwo to zobaczyć, jak mówię, wpiszcie Wałęsa Ciesielczyk, wejdziecie na YouTube, to wisi i zobaczycie, jak Wałęsa został wtedy przez nas potraktowany. Pani znalazła B4. To jest rezultaty pozyskania. Mamy to. No i tutaj w dniu 12 marca 1984 w budynku i tak dalej pozyskano do współpracy dzisiejszą redaktor naczelną gazety w Toronto. Następnie mamy B6. I tutaj przeczytam Państwu, nie wiem, czy wszyscy będą to widzieć. B6. Forma zaangażowania do współpracy. Zobowiązanie pseudonim. I czytamy. Kandydatka, czyli pani Bonikowska, pozyskana została na zasadzie dobrowolności. Dobrowolności. Wyraziła chęć współpracy z kontrwywiadem, co zawarła w pisemnym zobowiązaniu. Dla konspiracji przyjęła pseudonim Maria. A więc nie było żadnych, wiecie, nacisków, szantażowania, po prostu zgodziła się i tyle. Przejdź 17, nagłówek, notatka służbowa SBK-u. B17, mamy to? Notatka służbowa. W czasie spotkania tajny współpracownik pseudonim Maria, czyli pani Bonikowska, przekazała następujące informacje. I mamy tutaj konkretnie wymienione osoby, na przykład Jerzy Ruba. Jest kierownikiem Zakładu Języka Angielskiego Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W najbliższym czasie będzie kandydował w wyborach na dyrektora Instytutu. Dlaczego to jest istotne? Jak mówiłem Państwu, charakterystyki osób były bardzo istotne. Jeżeli jest BC, bo ktoś może powiedzieć tak, no to co za informacja, ale mi to szkodliwość. Jeżeli SBC wiedzieli, że człowiek chce kandydować na dyrektora Instytutu, to mieli go w garści. Przecież oni mogli zrobić wszystko, tak jak Sikora został szefem Solidarności dzięki pomocy SB. Ten mógł zostać albo nie zostać szefem Instytutu. Gdyby SB chciała go zwerbować, no to mieliby argumenty, prawda? I teraz, jeszcze widzicie, tu jest taka informacja. Często wyjeżdża za granicę, zabiega o te wyjazdy. No kto mógł wyjechać z PRL-u? Jak ktoś miał konflikt z SB, to mógł zapomnieć wyjazdy. Tak więc była to ważna informacja. Teraz jeżeli byśmy przeszli do B18, to zobaczymy drugą ofiarę donosów pani Bonikowskiej. To jest Piotr Sadowski. Czytamy tutaj. Piotr Sadowski jest doktorantem Instytutu Anglistyki, ma trudności z napisaniem pracy doktorskiej. No i co? Jak się Państwo domyślacie? No, można mu było pomóc, prawda? Jak chłop miał trudności, to SB mogło powiedzieć, no sobie brać. Skończysz tą pracę za 2 tygodnie przecież. My ci tu gotową pracę przyniesiemy. A poza tym cała komisja jest w naszym ręku, więc to w ogóle nie będzie egzaminu. Dostaniesz zaocznie ten tytuł. To były bardzo ważne informacje. Gdyby ta pani się wycofała i powiedziała to publicznie, to wtedy nikt na nią nie miałby haku.
Wszyscy by wiedzieli, ona współpracowała już wtedy. Przyjechała do Kanady, w latach 90. zaczęła działać w mediach, no działa do dzisiaj, jak Państwo wiecie. I też, jakoby mamy pewność, jakie ewentualnie mogły być konsekwencje tego, że ktoś wiedział wcześniej, że ona była tajnym współpracownikiem. To jest niebezpieczne. I dlatego należało te wszystkie dokumenty ujawnić w 89. i byłby spokój. Teraz będę mówił o Adamie Bongu, który jest członkiem od niedawna, od tamtego roku, członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP i który dość długo przekazywał w Służbie Bezpieczeństwa informacje, uwaga, na temat FBI. Nie polskich kontraktorów, tylko na temat FBI. Zaraz Państwo się dowiecie, jak to się stało. Tutaj jest skład tej rady, to jest ta rada konsultacyjna i w tej radzie jest wasz człowiek także z Toronto, pan Cytowski. Jan Cytowski, nie wiem czy Państwo znacie, to moim zdaniem bardzo porządny człowiek. No i ten nasz bohater, o którym tu zaraz będę mówił. On był określany przez SB używano kryptonimu Bambo wobec niego. Jest to jeden z bogatszych ludzi, Polaków w Stanach Zjednoczonych. I zaraz Państwu przedstawię króciutko jego historię, bo ona jest dosyć ciekawa. Jak to się stało, że zaczął spotykać się z SB? Trzeba jasno powiedzieć, że on nie był tajnym współpracownikiem. Niczego nigdy nie podpisał, przynajmniej tak wynika z dokumentów, które ja widziałem. Ale spotykał się z oficerami SB i żeby było zabawniej, w cudzysłowie zabawniej, spotykał się równocześnie z oficerami FBI. Urodził się w 1947 roku, wymigrował do Kanady najpierw, przeniósł się do Nowego Jorku, tam otworzył właśnie swój biznes. 90% obrotów to były obroty z Polską, handlował żywnością i alkoholem, a dzisiaj oblicza się, że obroty jego firmy wynoszą około 20 milionów dolarów rocznie. Poprzez kierowaną przez siebie fundację Bong finansuje od lat wiele przedsięwzięć polonijnych i dlatego 5 września 2016 roku stał się jednym z 16 najważniejszych polonusów na świecie. Wówczas został powołany do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu Stanisławie Karczewskim. No i jak Państwu już powiedziałem, jest człowiekiem szanowanym powszechnie. Mało tego jeszcze otrzymał, ale został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP. Podobnie zresztą jak inny człowiek, o którym za chwileczkę będę mówił, niejaki pan Adam Skorek, czyli tajny współpracownik Jarek. Albo też Bonikowska. Bonikowska, czyli tajny współpracownik Maria, także została odznaczona. A więc widzicie Państwo, że te pół tysiąca ludzi, którzy pracują w kancelarii prezydenta, niezbyt sobie radzi ze sprawdzaniem kandydatów do orderów. Z dokumentów IPN, sygnatura IPNBU 01591/443 dowiadujemy się, iż Adam Bong stał się obiektem zainteresowania perelowskich służb specjalnych w 1984 roku. Dlaczego tak się stało? Otóż SB-cy stwierdzili, że Bonga odwiedzają oficerowie FBI. I po tych odwiedzinach zaczęło być gorąco wokół ich agentów. Komunistycznych agentów. W związku z tym chcieli sobie porozmawiać z Bąkiem, co się tam dzieje.
No i Gong im powiedział, przyznał oczywiście, że się spotyka z oficerami FBI i z rozbrajającą szczerością powiedział, że robi to dlatego, że prowadzi na terenie Stanów Zjednoczonych biznes. No i jak oni do niego przychodzą, to się z nimi spotyka, rozmawia, no bo nie chciał sobie zaszkodzić, nie chciał zaszkodzić swoim interesom. Z drugiej strony, z akt SB wynika, że Gong przyznaje wprost oficerom SB, że spotyka się z nimi także, ponieważ prowadzi interesy z PRL-em. No więc nie chcąc zaszkodzić swojej firmie, spotyka się z oficerami SB. Tak więc jakby no, działalność gospodarcza tutaj tłumaczyła jego kontakty z jednym i z drugim wywiadem. To, że w pewnym momencie SBcy zauważyli, że wokół ich agentów kręcą się oficerowie FBI, sprawiło, że doszło do kolejnych spotkań z Bongiem i on w czasie tych spotkań przekazywał różne informacje na temat spotkań z oficerami FBI. W związku z tym SBcy mieli pewną wiedzę, która im później mogła posłużyć do działalności na przykład przeciwko FBI. Ponieważ te informacje były dość szczegółowe na temat oficerów FBI, no więc siłą rzeczy można było przyjąć, że są korzystne. I tu trzeba dodać, że SB nie formalizowała kontaktów z Bongiem, nie chcąc go przestraszyć, zrazić. Z dostępnych dokumentów wynika, że nie był on nakłaniany do podpisania zobowiązania do współpracy, nie był zarejestrowany jako tajny współpracownik, o czym już powiedziałem, tylko spotykał się nieformalnie z oficerami z SB. Z jednego z dokumentów, który dotyczy Bambo, czyli pana Bonga, wynika, że Bong, odpowiadając na pytania stawiane mu przez SB-ków, informował, do chwili przejścia na emeryturę przez kontaktującego go oficera FBI Hendersona, był regularnie odwiedzany w miejscu pracy, sporadycznie w domu. W trakcie spotkań Henderson był zainteresowany charakterem kontaktów z polskimi przedstawicielstwami w USA, konkretnymi pracownikami, na przykład jak oficer Hawk, oraz kontaktami w czasie pobytu w Polsce. Po drugie, około rok temu Henderson przedstawił Bambo następnego pracownika FBI, Henderson to oficer FBI, który po odejściu tegoż Hendersona na emeryturę miał podtrzymywać robocze kontakty z Bambo. Była to kobieta, tutaj jest parę informacji. Po trzecie, z wypowiedzi Bambo wynika, iż pracownica FBI, która mówiła bardzo słabo po polsku, była szczególnie zainteresowana, z kim z polskich pracowników Bambo spotyka się najczęściej, dlaczego, co mu jest wiadome na temat ministra Wójcika i tak dalej. Cytuję te dokumenty dlatego, żeby Państwu pokazać, jak szczegółowo wszystko było opisane, jak szczegółowo SB działała i co ją interesowało w czasie rozmów i co Bong mówił oficerom SB. Następnie oficer SB, używający pseudonimu Teller, przesyła do centrali w Warszawie raport sporządzony w Nowym Jorku 28 lipca 1987 roku, w którym pisze m.in., że spotkał się z Bongiem w dniu 14 lipca 1987. Bambo potwierdził, iż będzie spotykał się w dalszym ciągu ze SB-kami w kraju. Teller zauważył, iż Bong, teraz jest cytat, doszukuje się możliwości wykorzystywania układu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, czyli ze SB-kami, na swoją rzecz. Bong cały czas widział, że więc w tych kontaktach sposób na zwiększenie dochodów swojej firmy. A więc przynajmniej ze względów moralnych jest to, przyznacie Państwo, godne potępienia. No i pytanie tu postawić można takie, czy ten pan powinien być jednym z 16 reprezentantów Polonii wchodzącym w skład tego ciała pod nazwą Rada Konsultacyjna. Następnie Państwu chciałem przedstawić na uwagę zasługują kolejne zdania w jednym z raportów SB, z których wynika, że Bong współpracę z komunistycznymi służbami specjalnymi, cytat, tłumaczy, uwaga,
jak tłumaczy swoją współpracę z komunistycznym wywiadem, czy z SB. Tłumaczy głębokim patriotyzmem oraz obawami przed konsekwencjami odmowy. Czyli problemami, które mógłby mieć, gdyby nie spotykał się z SB-kami. Czyli on, jak powiedziałem, on z rozbrojącą szczerością przyznawał, jakie są powody jego kontaktów z SB-cją. Dopiero, proszę Państwa, 15 grudnia 1989 roku, pod koniec 1989 roku, starszy inspektor Wydziału 10 Departamentu Pierwszego kapitan Andrzej Talar skierował do zastępcy naczelnika tegoż wydziału podpułkownika Ryszarda Schneidera notatkę końcową, wskutek której sprawa współpracy Adama Bąka Bambo została zdana do archiwum Wydziału 10 Departamentu Pierwszego MSW. To oznacza, że ona została zakończona dopiero pod koniec 1989 roku. I jest to dosyć interesujące, dlatego że podobno wtedy już była wolna Polska. No i oczywiście to była nieprawda, bo to, przypominam, SB działała do lata 1990 roku. Chciałem Państwu jeszcze w tej sprawie przedstawić tutaj taką informację, że po tych zmianach politycznych, które jak wiemy zaszły w 1989 roku, SB zdawała sobie sprawę, że wkrótce będzie skonfrontowana, cytuję, z brakiem możliwości perspektywicznego wykorzystania informacyjnego BAMBO. Złożony więc został wniosek o złożenie sprawy do archiwum Departamentu Pierwszego. I uznano sprawę za szczególnie ważną, dlatego że była tam adnotacja taka. Sprawy proszę nie wydawać bez konsultacji z Wydziałem 10 Departamentu Pierwszego. Tę sprawę uważano naprawdę za istotną. No i oczywiście tutaj można spytać, czy to jest wszystko godne potępienia, jak należy w ogóle ocenić taki przypadek? No bo słyszę już w tej chwili, że znajdują się w Nowym Jorku tacy, którzy byli tam kiedyś finansowani przez, czy ich akcje finansowane przez pana Bąka, którzy mówią, że to porządny człowiek, bo on finansuje różne przedsięwzięcia, że jest filantropem i tak dalej. No, jeżeli mnie by ktoś spytał o opinię na podstawie tego, co czytałem, to ja uważam, tak jak powiedziałem, że to jest co najmniej godne potępienia ze względów etycznych, jeżeli już nieprawnych, no bo on nie był tajnym współpracownikiem. No i chociaż wiecie, nie wiem, jakby do tego odniosły się władze amerykańskie, że on przekazywał informacje na temat oficerów FBI. Ja prawdopodobnie z kolegami, o czym za chwileczkę powiem, ponieważ też w jakiś sposób staram się wpływać bezpośrednio na to, co się w Polsce dzieje, prawdopodobnie skierujemy do pana marszałka Karczewskiego apel o to, aby usunął z Rady Konsultacyjnej pana Bąka ze względów dla mnie oczywistych. No i oczywiście zachęcam do składania tych nazwisk, żebym następnym razem, kiedy tu przyjadę, to już przyjadę z nazwiskami, które dotyczą Kaligary. No jak była już mowa, był urodzony 34, mieszkał w USA w 45-41, później w Holandii, jego ojciec był dyplomatą, więc on miał taki background zachodni, że tak powiem. Był redaktorem naczelnym pisma Słowo Solidarność, w 82 zaczął wydawać Ekspres Polski. No jak powiedziałem, tutaj pisuje jako korespondent dla Gońca tutaj u nas w tej chwili w Toronto. Został zwerbowany, jak powiedziałem, w 1959 roku przez oficera o nazwisku Mieczysław Sobkowicz. Jak się dowiadujemy z ankiety agenta, Kuczyński zgodził się być donosicielem esbeckim dobrowolnie, żeby nie było żadnej wątpliwości, że był szantażowany. Dobrowolnie zgodził się. To jest istotne, to jest istotne. Wspomniany porucznik Sobkowicz w tym raporcie relacjonuje, iż 3 sierpnia 59 przeprowadził rozmowę z Pruszyńskim. Esbek wypytywał późniejszego dziennikarza polonijnego w Kanadzie, między innymi o studentów amerykańskich w Polsce, z którymi Pruszyński utrzymywał kontakty.
Kruszyński donosił wówczas na przykład na Edwarda Gowana, którego perelowskie służby specjalne podejrzewały o prowadzenie działalności szpiegowskiej na terenie Polski. Kruszyński własnoręcznie, to jest cytat, własnoręcznie opisał wszystko, co mu wiadomo o Gowanie, pisze porucznik Sobkowicz. I widzicie Państwo, to już jest pierwszy przykład, że te donosy mogły być naprawdę niebezpieczne dla tego tu wymienionego człowieka. Także ja bym nie bagatelizował tego przypadku. W czasie pobytu w Polsce wiceprezydenta Nixona, pamiętacie, Nixon jeszcze jako wiceprezydent był w Polsce, Kruszyński został zaangażowany na tłumacza do dziennikarza amerykańskiego Rosenbauma, który sprawuje w Polsce funkcję stałego korespondenta dziennika New York Times. Czytamy dalej w tym raporcie. A więc, wiecie, on donosił, tak już powiedziałbym szczerze, z grubej rury, bo to były osoby istotne. Nie miał oporów, by donosić, uwaga, i to moim zdaniem to jest najważniejsze, nie miał oporów, by donosić także na własnego brata, który zbiegł z Polski w 1955 roku, studiował wówczas w Edynburgu. Przekonywał SBK, że bardzo chętnie będzie współpracował z perelowskimi służbami specjalnymi, gdyż wiele czytał na temat wywiadu. Stwierdził ponadto, że, uwaga, to jest cytat, jest po stronie socjalizmu i gdyby mu polecono dokonać swobodnego wyboru, to on zawsze wybierze system socjalistyczny. Deklarował swój pozytywny stosunek do PRL i krytykował emigrację londyńską, o której ma jak najgorsze zdanie. Koniec cytatu. Narzekał, iż nie otrzymał paszportu, gdy chciałby jechać do Anglii, co było oczywiście propozycją swego rodzaju handlu. Pruszyński pomoże SB, a SB pomoże Pruszyńskiemu. I tak zresztą było. No i oczywiście SB-cy stwierdzili, że należy wykorzystać go do konkretnych operacji wywiadowczych, zwłaszcza w stosunku do cudzoziemców. No i tutaj oczywiście to zobowiązanie, że wszystkie sprawy omawiane między nami zachowam w ścisłej konspiracji, pisze Rawicz, czyli Pruszyński. Następnie SB-cy tak charakteryzują Pruszyńskiego w 1961 roku. Cytuję. Ma znajomych w ambasadzie amerykańskiej, angielskiej, francuskiej i holenderskiej, a ponadto spotyka się również dość często z amerykańskim architektem nadzorującym budowę gmachu ambasady amerykańskiej w Warszawie. I uwaga, jeżeli on miał takie kontakty, to przypominam, że ja o tym mówiłem. Pisałem w książce na temat o historii KGB, że jak Sowieci mieli możliwość, to instalowali mikrofony w różnych konsulatach zachodnich. Jak budowali ambasadę Amerykanie w Warszawie i mieli takiego człowieka, który miał dostęp do architekta, no to dalszy ciąg możecie sobie Państwo już wyobrazić. I to było naprawdę, to była istotna informacja. O ludziach tych, i uwaga, co pisze SB, a propos jeszcze tego architekta. O ludziach tych przekazał nam szereg informacji, które przekazano zainteresowanym jednostkom. Rawicz jest w zasadzie chętny do współpracy i przekazane przez niego informacje potwierdzają się, bo jak Państwo wiecie, no SBC sprawdzali, czy jest donos jest prawdziwy, czy nieprawdziwy. Tak więc perelowskie służby specjalne dzięki informacjom uzyskanym od Pruszyńskiego mogły na przykład zbliżyć się do człowieka odpowiedzialnego za budowę ambasady USA. I dalej czytamy, że Rawicz za współpracę był kilkakrotnie nagradzany. Czyli mamy ten element korzyści, prawda? Korzyści materialnych. Gdy Pruszyński został przyjęty, tu była mowa o kardynale Wyszyńskim. Uwaga, gdy Pruszyński został przyjęty przez kardynała Wyszyńskiego w sierpniu i grudniu 1965 roku, SB dysponowała natychmiast treścią tych rozmów. Czyli no, miał wejścia do Wyszyńskiego, no i SB-cy to oczywiście odpowiednio wykorzystali. Rawicz brał udział w kombinacji operacyjnej dotyczącej obywatela włoskiego Pierpoli, podejrzanego o działalność wywiadowczą, którą zrealizowano z wynikiem pozytywnym. Czyli także pomagał SB-kom rozpracowywać ludzi, którzy byli podejrzewani o współpracę z obcym wywiadem na terenie PRL-u, a to się mogło dla nich bardzo nieprzyjemnie zakończyć. A więc to była taka, można powiedzieć, gruba ryba, jeżeli chodzi o działalność jako tajnego współpracownika. Ze SB-ckiej notatki służbowej z 29 października 1967 wynika, iż Pruszyński donosił także na obywatela brytyjskiego,
narodowości żydowskiej, którego rodzina pochodziła z Polski, Antoniego Polańskiego, który przybywał w Polsce na stypendium. W tajnej notatce z 1967 roku, 18 listopada, zastępca naczelnika Wydziału II Departamentu II, podpułkownik Kizioł, pisze m.in. Ponieważ planujemy bardziej aktywne wykorzystanie Rawicza, czyli Pruszyńskiego, w tej sprawie, wnioskuję odpowiednio wynagrodzić go, co powinno jeszcze bardziej związać go z nami. No więc widzicie, współpracował po prostu za kasę. I dalej. Temu Rawicz należy do cenniejszych jednostek sieci, lecz współpraca z nim wymaga uaktywnienia i systematyczności. Mając na uwagę udzielenie nam przez tajnego współpracownika, czyli Rawicza, poważnej pomocy w przeprowadzeniu penetracji u naszego figuranta, planujemy głębsze wykorzystanie go w prowadzonej przez nas sprawie. To oznacza, że SBC prowadzili rozeznanie dotyczące jakiegoś obywatela polskiego tu w tym przypadku i pomagał im w tym Pruszyński. Z notatki służbowej 3 marca 68 podpisanej przez majora SB Przanowskiego wynika, że Pruszyński donosił także na pierwszego sekretarza ambasady USA i konsula amerykańskiego w Poznaniu Standlana. A więc no też musicie Państwo przyznać, że to nie byle kto to były jego ofiary, że tak powiem. I tu jest ciekawa sprawa, jak to wszystko się zakończyło. Co prawda 5 lutego 69 roku wpływa wniosek o zaniechanie współpracy z tajnym współpracownikiem o pseudonimie Rawicz, czyli Pruszyński. Ale uwaga, dlaczego? Między innymi dlatego, że jego własne środowisko zaczęło go podejrzewać o kontakty ze służbą bezpieczeństwa, a w jego mieszkaniu dochodzić miało do nielegalnego, zdaniem SB, handlu złotem i biżuterią. No więc widzicie Państwo, SBcy zawsze mieli interes w tym, żeby ich agenci byli agentami, a nie podejrzanymi o agenturalność. A więc jak go zaczęli podejrzewać, no to już małe korzyści odnosili z takiego człowieka, prawda? A poza tym, jeżeli on tam faktycznie był podejrzany o handel złotem czy biżuterią, no to mogła go zwykła milicja zamknąć i to by skomplikowało sprawę. Ja mam sąsiada, który współpracował z wywiadem niemieckim, za to siedział i głupia sprawa, bo zamknęli go, oni go szpiegowali, SBcy, a w międzyczasie milicja obywatelstwa zamknęła go za podrabianie paszportu w Tarnowie, to była taka głośna sprawa i SBcy interweniowali, żeby wypuścić go, bo oni go dalej chcieli śledzić, no więc czasami były takie historie, dosyć śmieszne, więc... Ale konkluzją wniosku jest polecenie, by, cytuję, utrzymywać z nim luźny kontakt, kierując się głównie uzyskiwaniem bezpośrednio od Rawicza informacji mających istotne znaczenie dla kontroli operacyjnej. 7 grudnia 1977 roku, już nieco później, gdy Pruszyński przebywał już za granicą, kapitan Basiński zwraca się do archiwum SB o pilne przesłanie materiałów archiwalnych dotyczących Rawicza. Zaś 27 grudnia, czyli SBcy wtedy w dalszym ciągu się interesowali Pruszyńskim. A w 84 roku, czyli znacznie już później, w tajnym piśmie SB informuje zastępcę szefa wydziału WSW, 10. Dywizji Pancernej w Opolu, nie wiem dlaczego, pułkownika Ryszarda Cieśle w odpowiedzi na szyfrogram z 13 grudnia 1984, iż obywatel Aleksander Pruszyński w latach 59-69 był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. 1 sierpnia 1985 roku naczelnik Wydziału 5 Biura C MSW, pułkownik Zieliński, informuje naczelnika Wydziału C SUSW w Warszawie, podpułkownika Kutwę, cytuję. W załączeniu zwracam materiały archiwalne, tam numer i tak dalej, Aleksandra Pruszyńskiego, przesłane nam waszym pismem dnia 14 czerwca 1985 roku. Dlaczego po formalnym zakończeniu współpracy Pruszyńskiego z SB ta nadal interesowała się jego osobą? Czy po emigracji Pruszyńskiego do Kanady
próbowano przy pomocy materiałów kompromitujących go jako agenta komunistycznego wywierać na niego nacisk, gdy był aktywnym działaczem polonijnym i dziennikarzem. Oczywiście na te pytania nie mamy odpowiedzi, ale jak powiedziałem parę razy, tak mogło być. I jeszcze raz do znudzenia to powtarzam. Dlatego trzeba znać prawdę. Bo proszę Państwa, i tu zaraz przejdziemy mam nadzieję, do dyskusji, bo to jest dosyć ciekawy przypadek. Bo mamy gościa, który był tajnym współpracownikiem i to dość wyjątkowo obrzydliwym, bo donoszącym nawet na własnego brata. No jest to na pewno godne potępienia. I czy, jeżeli się zatrzymamy tylko na powodach natury moralnej, czy ten człowiek powinien pisać w piśmie polonijnym na przykład? Nie. Jak ktoś chciałby, tutaj mam parę kopii takiego artykułu z Gazety Krakowskiej, mój artykuł na temat ambasadora obecnego Polski w Niemczech. Nazywa się Andrzej Przyłębski. Sam w telewizji polskiej przyznał się, że donosił i to na własnego kuzyna po to, żeby wyjechać za granicę. On jest nadal ambasadorem Polski w Berlinie. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie jest taka, jak to pan powiedział. Niektórzy mówią tak, bo jego żona jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego i jest ambasadorem. No więc wiecie, poprzednia ekipa, no to tam się specjalnie nie dziwiłem, że czytaliście te listy, że tam bardzo dużo agentów pracowało w dyplomacji. No i listo przystąpił do usuwania. Ale tutaj mamy już zupełnie inną sytuację polityczną. Inne władze, które o tym wiedzą oczywiście, że to była sprawa publiczna, no i co? No i to będzie tak, że jedni agenci to są dobrzy, a drudzy agenci to są źli, bo jedni są nasi, a tamci nie byli nasi. Uważam, że to jest duży błąd, że publicznie akceptuje się sytuację, która jest nagłośniona, która jest znana publicznie, z czymś takim absolutnie należy walczyć na wszystkie możliwe sposoby. To już jest koniec mojego wystąpienia, jeżeli chodzi o tę pierwszą część, słucham pytań. Ale... Zaraz.